dzisiejszym odcinku reakcje zawodników po walce Adesani ze Stricklandem, weteran MMA w Gromdzie, Parkę ostro w kierunku Szeligi, American Top Team apeluje do Drake'a. Podczas konferencji prasowej po gali UFC 293 Israel Adesanya krótko skomentował swoją porażkę z Seanem Stricklandem przed przekazaniem mikrofonu swojemu trenerowi. W rozmowie z dziennikarzami reprezentant City Kickboxing skomentował swoją porażkę w zwięzły sposób. Miałem inny plan na konferencję prasową. Życie jednak zaskakuje. Wygrana czy przegrana, nie miałem dzisiaj mówić zbyt wiele. Przegrałem z lepszym dzisiaj gościem. Chcę teraz przebywać z ludźmi, których obchodzę, moją drużyną. Czekają na mnie, więc to zrobię. Zostawię was jednak w rękach mądrzejszego człowieka ode mnie. Przyznam przed całym światem. Zostawię was z Eugene. On się zajmie konferencją. Ja idę odpocząć, zjeść śniadanie z rodziną. W kolejnym kroku Adesanya podzielił się swoimi myślami na temat porażki na swoich profilach w mediach społecznościowych. Nadal się rozwijam, wszystko jest dobrze. Nienawidzę przegrywać, ale kocham żyć. Rozwijam się. Najpierw spędzę czas z rodziną, później wypowiem się na temat walki. Teraz jednak skupiam się na sobie. Jan Błachowicz zareagował na niespodziewaną zmianę mistrza wagi średniej UFC w mediach społecznościowych. Wyraził on przekonanie, że styl walki Seana Stricklanda nie był zbyt widowiskowy, ale osiągnął on pożądany cel. Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie, chyba. Również Alex Pereira zareagował na porażkę Israela Adesani. Były mistrz UFC, który był rywalem oraz sparring partnerem Stricklanda, wyraził swoje zdanie na swoim profilu na Twitterze. Mówiłem wam o tym, ale nikt mi nie wierzył. Gratulacje Sean, zasłużyłeś na to. Wygląda na to, że moje plany na zejście do kategorii średniej raz jeszcze się nie ziszczą. Po zakończeniu gali, Dana White udzielił wywiadu dziennikarzom, w którym został zapytany o występ Israela Adesani w oktagonie. Israel wyglądał, jakby poruszał się w zwolnionym tempie. Wyglądał, jakby nie mógł się rozkręcić. Wydawał się zbyt bardzo sztywny. Wyglądał na bardzo wolnego, nawet w piątej rundzie, gdy wiadomo było, że musi znokautować rywala, żeby wygrać. Nie widać było u niego tej energii. Szef UFC dodał również: tylko Izrael wie, co się dzieje. Jestem bardzo ciekaw tego, co będzie mówił. Jest milion rzeczy, które mogły pójść źle. Czasami się budzisz i to nie jest twój dzień. Nie wiem, czy coś mu dolegało, czy to nie było jego noc. W wywiadzie dla UFC po walce, Sean Strickland wyraził, że pas mistrza nie ma dla niego większego znaczenia. Jest super, wygrałem, dostałem wypłatę i bonus, jestem szczęśliwym człowiekiem, uwielbiam walczyć, jestem podekscytowany, bo wygrałem, ale ten pas nic nie znaczy. Sean Strickland dodał również, że kiedy zaczęli wymieniać ciosy, początkowo wydawało mu się, że wszystko jest przewidywalne i stosunkowo łatwe. Jednak z czasem uświadomił sobie, że jest znacznie lepszy od swojego rywala. Wyraził gotowość do walki na śmierć i życie. Dopóki nie zostanie znokautowany, zawsze będzie walczył ze wszystkich sił. Ponadto spekulował, że Dana White i Hunter, menadżer Israela Adesani, mogą obecnie dzwonić do niego i wyrażać swoje rozczarowanie, ponieważ Adesanya obiecywał knockout, ale teraz będą musieli zmierzyć się z Seanem Stricklandem. Dricus du Plessis, czołowy zawodnik wagi średniej UFC, nie widzi znaczenia w zmianie mistrza w swojej dywizji. Jest pewien, że pas wcześniej czy później trafi na jego biodra. Jest przekonany, że odegra kluczową rolę w UFC. Nie robi to dla mnie żadnej różnicy. Pas już leci do domu. Trener Israela Adesani jest pewien, że jego zawodnik wygrałby rewanż z Seanem Stricklandem, nawet gdyby odbył się on szybko po pierwszym pojedynku. Zapytałem matchmakera UFC, czy moglibyśmy zrobić rewanż w następny weekend. Nie wiem, czy nawet to dadzą, ale jestem bardzo pewny tego, że możemy zmienić wynik tej walki z małymi poprawkami. Nie mogliśmy sprawić, że Izrael przestrzegałby gameplanu. Nie mieliśmy spójności w narożniku. Zdarzają się takie noce i myślę, że możemy jutro zrobić rewanż i będziemy mieli dobrą noc. Były podwójny mistrz UFC Daniel Cormier, który obecnie pełni funkcję komentatora i analityka w organizacji, wyraził przekonanie, że Israel Adesanya nie zasługuje na natychmiastowy rewanż z Seanem Stricklandem po przegranej na UFC 293. Po gali Cormier jasno stwierdził, że UFC nie powinno organizować takiej walki. W ostatniej walce Izzy przegrał i wszystko, o czym rozmawialiśmy, to czy powinien dostać rewanż. Nie sądzę, że teraz tak powinno też być. Nie uważam, że powinien walczyć o pas mistrzowski. Nie powinien dostać rewanżu. Myślę, że dywizja musi się ruszyć. Moim zdaniem Dricus du Plessis będzie następnym pretendentem. Miał przecież walczyć na tej gali. Teraz na pewno w południowej Afryce żałuje, że tego nie zrobił. Bo jeśli była noc, w którą można było dopaść Adesanie, to było to właśnie dzisiaj. Sean Strickland zrobił, co do niego należało. Mam wrażenie, że du Plessis będzie następny. Chyba, że Chimaev zdominuje Paulo Costa. Sean Strickland szczerym słowem wyraził swoje odczucia dotyczące walki z Izraelem Adesanią. Stwierdził, że podczas starcia czuł się, jakby walczył z amatorem. Po gali, w krótkim wywiadzie z dziennikarzami, skomentował ten pojedynek. Mój Boże, czułem, jakby on nawet nie próbował się bić. Były momenty, że zadawał ciosy i myślałem sobie, czy walczę teraz z amatorem? Co tu się kurwa dzieje? Ja dużo gadam, pierdolę i ludzie zapominają, że potrafię się bić. Jesteśmy jednak tutaj. Będziecie musieli ze mną gadać nieco dłużej. Przepraszam was za to. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Podczas oglądania gali UFC 293, Conor McGregor skrytykował Aleksandra Volkanowskiego na Twitterze i wyraził chęć walki z nim na UFC 300 w przyszłym roku. Australijczyk szybko odpowiedział na tę propozycję.
Ta mała kiełbaska, Wolkanowski na pewno nie jest numerem 1 rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Głupie. To łatwa robota dla mnie. 100% celności, jest czytelny, łatwy do uderzania, do zranienia. Podoba mi się jednak, że ma ten pas mistrzowski, bo moglibyśmy w pewnym momencie się zmierzyć. Najlepsi piórkowi zawalczą i nie będzie już debaty. Wolkanowski odpowiedział, zróbmy to na UFC 300. Justin Gaethje od dawna wyraził chęć walki z Conorem McGregorem, jednak teraz skoncentrował się na walce o mistrzostwo i uważa, że Irlandczyk nie jest zainteresowany pojedynkiem z nim w UFC. Gaethje jest przekonany, że taka walka nigdy nie zostanie zrealizowana. Podczas rozmowy z fanami podczas gali UFC 293 Justin powiedział: skłamałbym mówiąc, że nie marzyłem o zakończeniu jego kariery i upewnieniu się, że już nigdy nie będzie mógł wrócić. Chandler będzie drugim zawodnikiem, którego pobiłem i którego on wybrał na rywala. To mówi samo za siebie. On ze mną nie zawalczy. To jasne i proste. Największa organizacja MMA UFC zorganizuje walkę między Karoliną Kowalkiewicz a Dianą Belbitą na gali UFC Fight Night 229 7 października w Las Vegas. Kowalkiewicz ma imponujący rekord i wygrała 3 ostatnie walki, w tym jedną przez poddanie. Belbita, chociaż ma kilka zwycięstw, przegrała także kilka pojedynków. Walka ta zapowiada się na emocjonujący pojedynek między dwiema utalentowanymi zawodniczkami. Podczas gali UFC 293 był mistrz wagi kogucie Aljamain Sterling zwrócił się do Shona O'Malley z prośbą o rewanż. Jednak Sugar natychmiast odrzucił tę propozycję. Aljamain pojawił się na gali UFC 293, gdzie w pewnym momencie przekazał prośbę o rewanż z Shonem O'Malley, ale ten nie wykazał zainteresowania taką walką. Warto przypomnieć, że obaj zawodnicy spotkali się w walce wieczoru gali UFC 292 w sierpniu, gdzie O'Malley zwyciężył przez knockout w drugiej rundzie i zdobył tytuł mistrza wagi kogucie. W miniony weekend Taito Iwasa stawił czoło Aleksandrowi Volkowi w walce, gdzie musiał przyznać się do przegranej. Po zakończeniu pojedynku tu Iwasa przeprosił swoich fanów i podziękował swoim rywalowi za wspaniały pojedynek. Po walce na swoich mediach społecznościowych tu Iwasa napisał: wyszedłem przy dźwiękach piosenki Blizna, a sam zakończyłem z blizną. Żyję, by walczyć ponownie innego dnia. Kocham moich fanów. Przepraszam, Australio. Dałem z siebie wszystko. Świetna robota, Alex. To była przyjemność. Aleksander Volkov wyraził radość z wygranej w efektowny sposób, ponieważ chciał udowodnić swoją gotowość do walki o mistrzowski tytuł wagi ciężkiej. Po walce, podczas rozmowy z dziennikarzami powiedział: zwycięstwo nad Tuivasą pokazało, że jestem gotów na starcie o pas, dlatego też chciałem dać dobrą, ekscytującą walkę. Chciałem udowodnić, że jestem gotów na pojedynek mistrzowski. Moim celem jest pas i bycie najlepszym ciężkim na świecie. Jestem wrzodem na tyłku dla każdego rywala. Nigdy nie będę łatwym przeciwnikiem, bo dysponuję świetną stójką i dobrymi zapasami. Jestem silny, duży i idę po pas. Chan Sung-jung, mający bogatą karierę w MMA i wiele zwycięstw na koncie, uważa swoją ostatnią walkę z Maxem Hollowayem za najwspanialszy moment w swojej karierze sportowej, mimo przegranej. Choć został posłany na deski w tej walce, to właśnie ona dostarczyła mu najwięcej emocji i satysfakcji. Moja ostatnia walka. Wszystko było idealnie. Odpowiedni moment, rywal, którym był Max Holloway. Publiczność i cała miłość, która została mi okazana. To była jedyna walka, po której niczego nie żałowałem. Nawet to, że przegrałem przez knockout, nie sprawiło, że czułem żal. Mogę więc powiedzieć, że to była moja najbardziej pamiętna walka. Patryk Kaczmarczyk, który po zwycięstwie nad Danielem Tarhillą podczas gali XTBKS w 85 zapowiedział walkę w Radomiu. Wyraził nadzieję na pojedynek z Danielem Rutkowskim. Teraz sugeruje, że szykuje się ważna informacja dotycząca jego udziału w listopadowej gali KSW w Radomiu. Choć nie ma jeszcze pewności co do przeciwnika, Kaczmarczyk w mediach społecznościowych napisał: no to będzie na grubo. Najbliższy weekend to dla Sebastiana Przybysza okazja do próby odzyskania utraconego tytułu wagi kogucie KSW. Jego przeciwnikiem będzie Jakub Wikłacz, a Przybysz jest przekonany, że tym razem wyjdzie z tej walki zwycięsko. Po porażce Sebastian Przybysz zanotował dwie kolejne wygrane w klatce KSW i jest silnie zmotywowany. Po przegranej z Jakubem nabrałem znowu wiatru w żagle. Zmotywował mnie do tego, żeby jeszcze ciężej pracować. Poczułem, że mam jeszcze ochotę na duże, większe rzeczy. W wywiadzie udzielonym dla KSW, Sebastian Przybysz podzielił się swoimi nastawieniami przed walką z Jakubem Wikłaczem. Nastawiam się na to, że może mnie boleć, ale zrobię wszystko tak, żeby to Kubo bolało jeszcze bardziej, żeby przez ten ból musiał wycofać się z dalszego pojedynku. Mam w sobie wewnętrznego psychopatę, którego uwolnię podczas czwartej walki i sprawię Kubie największy ból, jakiego zaznał do tej pory w swoim życiu. Dominik Humburger, niepokonany zawodnik z Czech, powraca do okrągłej klatki podczas gali KSW 86, która odbędzie się 16 września. Humburger wyraził radość z możliwości zaczęcia walki z doświadczonym rywalem, Michałem Michalskim, który będzie wspierany przez lokalną publiczność. Pomimo uznania dla rywala, Humburger jest pewny swojej wygranej i podkreślił, że każdy jest kimś od urodzenia, a on urodził się jako wojownik. Czech, który jest niepokonany w zawodowym MMA, zdobył zwycięstwo nad Borysem Borkowskim i Jorge Bueno podczas swoich dwóch poprzednich wystąpień w KSW. Teraz jest gotowy na trzecią walkę w
organizacji i nastawia się na trudny pojedynek. Huburger zaznaczył, że Polacy są twardymi rywalami i trzeba ich skończyć, aby wygrać. Dzięki swoim przeciwnikom rozwija się jako zawodnik i szanuje ich za to. Walka Humburgera z Michalskim odbędzie się na gali KSW 86 we Wrocławiu. Jan Bochowicz poinformował nas za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o przeprowadzonym zabiegu na łokieć. Zapraszamy do obejrzenia nagrania, które Jan udostępnił na swoim koncie na Instagramie. No i co? Łokieć wyczyszczony, zoperowany. Także dziękuję doktorowi Szubie za pomoc, jak zwykle. Teraz trochę przerwy, jakieś 3 tygodnie, zanim będę mógł wrócić tak w 100% do sprawności, ale wiadomo, że wcześniej będę mógł zacząć coś tam robić. No ale co, trzeba było to zrobić, żeby już nie przeszkadzało, nie bolało, nie drażniło. Najważniejsze, że co, że 3 tygodnie nic nie mogę robić, ale doktor jeszcze powiedział, że zalecenia są takie, że przez 3 miesiące nie mogę robić nic w domu, w sensie żadnego wyrzucania śmieci, zmywania naczyń, wyprowadzania psów, takich rzeczy. Definitywnie zakaz przez 3 miesiące. Jedyne co mogę robić, to właśnie grać w gry, żeby ten łokieć się troszeczkę zaczął rehabilitować. Także Starfielda zaraz odpalam, żeby zacząć rehabilitację. Pozdrawiam. Hector Lombard, znany z brutalnych zwycięstw w Bellatorze i występów w UFC, podpisał kontrakt z organizacją Gronda, specjalizującą się w walkach na gołe pięści. Choć Kubanin zyskał rozgłos w Polsce jako potencjalny rywal dla Mameda Khalidowa w KSW 86 Colosseum 2, ostatecznie ta walka nie doszła do skutku. Debiut Lombarda w Grondzie jest planowany na galę Gronda 15, która odbędzie się prawdopodobnie w grudniu. Właściciel Grondy, Mariusz Grabowski, rozważa różne opcje rywali dla Lombarda, w tym Bartłomieja Domalika. Ostateczna decyzja wciąż jest kształtowana, ale pojedynek Lombard vs Domalik jest jednym z możliwych zestawień. Dziennikarz portalu MMA Rocks rozmawiał z właścicielem Grondy tuż po gali. Mariusz Grabowski odpowiedział na kilka pytań, na które, jak sam powiedział, zawsze szczerze odpowiada. Pierwsze z nich padło: jakie odczucia po gali? Serdecznie. No tak, ja jestem szczerym człowiekiem i zawsze mówię tak, jak ono jest. Wiadomo, że te emocje na początku tej gali nie były takie, jak oczekiwaliśmy. Chcieliśmy dorównać Grondzie numer 13. No wiadomo, trochę na pewno zabrakło. Cieszę się, że końcówka wyszła nam bardzo fajnie, bo te zestawienia w ekstrafajtowe na samym końcu na pewno nam to w jakiś tam sposób, jak to można powiedzieć? Uratowały, podniosły, wybiły. No jakoś tak, na pewno w jakiś tam sposób były te emocje, które powinny być od samego początku. No i myślę, że tutaj z tego się trzeba cieszyć, ale jest na pewno wiele do poprawy, na pewno wiele nauki, bo wiadomo, że tutaj nie ma co osiadać na laurach. Kolejne pytanie, na które odpowiedział właściciel Grondy, to jakby widział zestawienie Balboa versus Hector Lombard. Przyjechał i tutaj mamy pomysły na walkę z Hectorem Lombardem, czy Bartka Domalika, czy jeszcze jakiegoś innego zawodnika. Tutaj mamy coś na oku. No wiadomo, że Hector Lombard i myślę, że nawet wagowo i proporcjonalnie pasuje też czy do Scarface'a, czy do innych zawodników. Ja tutaj nie chcę dzisiaj mówić, że jego rywalem będzie Bartek Domalik, ale myślę, że ja, żeby budować Bartka i pokazać Lombarda, to dla kibiców to myślę, że taka walka by była też niezłym zestawieniem. No ale tutaj zobaczymy. Na sam koniec Grabowski odpowiedział, jaka przyszłość czeka Popka w organizacji Gronda. No, rywal miał dzisiaj przyjechać i miało to być drugim ogłoszeniem i żeby po prostu go zaprezentować i zrobić face to face z Popkiem. Niestety rywal nie dotarł i tutaj nazwiska dzisiaj nie będzie, no ale też mamy jakiś pomysł. Wiadomo, że wszystkim jest sobie trudno wyobrazić, żeby Popek wszedł do ringu Gromdy, ale wiadomo, że Popek jest związany z Gromdą. On chce po prostu tej Gromdzie coś dać od siebie i to jak mówił, nawet to duże pieniądze otrzymywał w innych federacjach i myślę, że w tym momencie ja nie mówię, że mnie na takie pieniądze nie stać, no ale myślę, że bez sensu, żeby takie pieniądze dzisiaj wykładać. Wiadomo, że Paweł jest z nami na dobre i na złe i chce po prostu coś dać. Cały wywiad z prezesem Gromdy możecie obejrzeć na kanale MMA Rocks. Link w opisie. Piotr Szeliga skomentował swoją ostatnią przegraną z Marcinem Wrzoskiem, co spotkało się z reakcją byłego rywala Szeliego, Normana Stormina Parke. Parke skomentował walkę Freakfightera i zaapelował, aby ten unikał starć z profesjonalnymi zawodnikami. Nie masz siły po pierwszej rundzie, jesteś sztywny jak deska, ładujesz pełną moc w każdy cios. Na amatorów to może działać, ale od zawodowców trzymaj się z daleka, bo widzisz, jak to się kończy. Mimo wszystko, szacunek za to, że podjąłeś wyzwanie i powodzenia dalej. Klub sportów walki American Top Team zwraca się do popularnego muzyka Drake'a, który jest uważany w świecie MMA za osobę rzekomo rzucającą klątwy na zawodników UFC. Jego typy często nie sprawdzają się. Najnowszym
najlepszym przykładem klątwy Drake'a był jego zakład na wygraną Israela Adesani przez knockout z Seanem Stricklandem podczas gali UFC 293 w Sydney. Adesania przegrał jednak walkę ze Stricklandem. Klub opublikował krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Drogi panie Drake, prosimy, nie stawiaj na żadnego z naszych zawodników. Z wyrazami szacunku, American Top Team. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.